Witajcie, kochani. Z tej strony znowu wasza mądra słówka. Pewnie się zastanawiacie, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Niektórzy z was się pewnie domyślają. Dlatego rozwinę ten temat. Otóż chciałbym podzielić się dzisiaj z wami moimi własnymi wrażeniami po finale Mistrzostw Świata w Katarze. Powiem wam szczerze, że ten mecz to było prawdziwe starcie tytanów. Prawdziwe starcie tytanów. Takiego meczu nie widziałem jeszcze nigdy. Argentyna kontra Francja. Naprawdę niesamowity mecz był po prostu niesamowity. Oglądałem go od początku do końca. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tymi wszystkimi akcjami, bramkami. Wszystkim, naprawdę. Ja się wręcz cieszę, że to właśnie Argentyna dostąpiła zaszczytu bycia mistrzem. Ja od samego początku przeczuwałem, że to oni dadzą radę. Francja była naprawdę dobra w te klocki, ale to jednak Argentyna okazała się lepsza. Mieli o wiele lepszą strategię. Doskonale wiedzieli, jak przejmować piłkę. Wiedzieli, jak wykorzystać każdy moment. Fenomenalne były akcje niektórych piłkarzy. W szczególności Messiego. Gdyby nie on, Argentyna nigdy by nie dostąpiła tego zaszczytu po 36 latach. Messi jest jednym z najlepszych. To jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Naprawdę. Zobaczcie, że tak teraz nagle zamilkłem, ale po prostu jestem nadal w takim pozytywnym szoku, że naprawdę ciężko jest mi cokolwiek wyartykułować. Dekoracje i wręczenia pucharów i medali także były naprawdę przepięknie zorganizowane. Naprawdę przepięknie. Co tutaj dużo mówić. Finał Mistrzostw Świata w Katarze był naprawdę wspaniały. Wspaniały. Te wszystkie piękne akcje, style, w jaki padały bramki, coś niesamowitego. Wszystkie karne, bramki po dogrywkach, aż końcu seria rzutów karnych, w których Argentyna ani razu nie spudłowała. Ani razu. Francja, jak wiadomo, spudłowała dwa razy i przekreśliła swoje szanse na zostanie mistrzem. Jestem także pod ogromnym wrażeniem pracy sędziego Szymona Marciniuka, który naprawdę w wyjątkowo wspaniały sposób spisał się jako sędzia. Naprawdę wspaniale się sprawdził. Doskonale orientował się, kto jakie popełnia błędy, doskonale wiedział, co robić, jak reagować, kiedy reagować i w ogóle. Jestem z niego naprawdę dumny. No ale także się cieszę, że wręcz legendarny dziennikarz i komentator mógł dostąpić zaszczytu skomentowania tych mistrzostw jeszcze przed przejściem na emeryturę. Możecie się domyśleć, o kim mówię. Mówię o panu Dariuszu Szpakowskim. To wręcz legendarna postać. Legendarny dziennikarz i komentator. Skomentował ponad 12 turniejów. Mistrzostwa w Katarze były właśnie 12 turniejem, które skomentował. I to właśnie on dostąpił zaszczytu, żeby skomentować te mistrzostwa, jeszcze zanim przeszedł na emeryturę. To jest naprawdę coś wspaniałego. Dziękujemy ci, panie Darku, za to, że mógł pan skomentować te mistrzostwa. Jestem naprawdę zachwycony tą grą. Najważniejsze jest po prostu to, żeby nie spoczywać na laurach i ciężko pracować. Wtedy można osiągnąć naprawdę wiele. My też jako reprezentacja graliśmy naprawdę dobrze. Może nie udało nam się zajść wysoko, ale graliśmy dobrze. Zremisowaliśmy z Meksykiem, wygraliśmy z Arabią Saudyjską,
Przegraliśmy potem z Argentyną. No i rzecz jasna przegraliśmy z Francją. Ale jednak wyszliśmy z tej... Może przegraliśmy wtedy te mistrzostwa, ale wyszliśmy z tego z podniesioną głową i z uśmiechem na twarzy. Pokazaliśmy jako reprezentacja, że potrafimy grać. I że każda inna drużyna powinna się z nami liczyć. W szczególności zachwyciły mnie wtedy gry Lewandowskiego i Szczęsnego. Szczęsny naprawdę popisał się w trakcie mistrzostw. Naprawdę wspaniale się spisał jako bramkarz. Lewy niczego sobie. Najlepszy napastnik, jakiego znam. Oby tak dalej. Trzymam za nich kciuki, żeby dalej trzymali formę i dawali z siebie wszystko. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie. Piszcie w komentarzach, jeśli oczywiście chcecie, jakie są wasze przekonania i co wy w ogóle myślicie o tym finale. Zostawiajcie suba, łapki w górę, no i czekajcie na kolejne materiały. Trzymajcie się.